Niech żyje niebo i ty, co rodzisz się, żyj. Niech żyje ziemia, niech żyje niebo i ty, pomiędzy tym żyj. Tam da da da, tam da da da, tam da da da. Witam Państwa bardzo serdecznie na jubileuszu 70-lecia Filipiennicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Międzyrzecu Podlaskim z siedzibą w Wysokim. Gminna Biblioteka Publiczna świętuje dziś jubileusz 70-lecia Filipiennicy. Jest to wspaniała okazja do świętowania osób, które bliskie sercu jest rozwijanie czytelnictwa, popularyzacja książki oraz kształtowanie życia kulturalnego gminy Międzyrzec Podlaski. Współorganizatorem dzisiejszych obchodów jubileuszowych jest wójt gminy Międzyrzec Podlaski, pan Krzysztof Adamowicz, którego serdecznie witam. Także oficjalne otwarcie Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielnicy miało miejsce 8 stycznia 1950 roku. Jednak otwarta została już w 1949 roku dzięki ofiarności mieszkańców, którzy zaczęli dawać swoje książki i tak powstał pierwszy księgozbiór. Jesteśmy w Gminnej Bibliotece Publicznej w Filii Wielnicy. Świętujemy dziś jubileusz 70-lecia powstania biblioteki. Bardzo miły, sympatyczny wieczór, pełen wrażeń, emocji. Na początku uroczystości podzieliliśmy się z gośćmi pewną wiedzą, którą zdobyliśmy dzięki bogatej dokumentacji, która przez te 70 lat gdzieś tam u nas funkcjonuje w bibliotece. Więc przedstawiliśmy rys historyczny tych 70 lat istnienia. Dziś świętujemy Wielnicy, za kilka miesięcy będziemy świętować również jubileusz 70-lecia istnienia biblioteki w Tłuszczu. W tej chwili gminna biblioteka to biblioteka główna i 5 filii. Staramy się cały czas podejmować nowe wyzwania, nowe inicjatywy, żeby coś się działo, żeby ludzie mieli gdzie wyjść, żeby zaszczepiać i promować to czytelnictwo, które tak bardzo bliskie jest nam. W 1968 roku pojawiły się pierwsze pisemne sprawozdania z działalności, sprawozdania w zakresie działalności biblioteki. Między innymi, głośne czytanie, dyskusje, wieczory literackie. W 1986 roku dodatkowym pracownikiem została pani Elżbieta Narojek, obecny pani. I na skanie przedstawia się, są to dane statystyczne z roku 1986. Działalność z tamtych lat. I od grudnia 2016 roku, do grudnia 2016 roku biblioteka była z siedzibą w Wielnicy. Teraz to serce przeniesione jest do Wysokiego i to tak tam najczęściej rodzą się nasze często szalone pomysły. I tutaj tak na koniec chciałabym się pochwalić, co znalazłam w tych dokumentach. Jest to dokument z 1950 roku, 7 listopada. Do Biblioteki Powiatowej w Radzyniu pismo z powodu, że Prezydium Gminnej Rady Narodowej Gminy Misie nie dostarczyło opału, a w bibliotece jest tak zimno, że wysiedzieć nie można, zamykają do czasu, póki zarząd gminy nie dostarczy opału. Pierwsze chciałem wszystkich czytelników i wszystkich zgromadzonych tutaj zapewnić o jednym: opału na zimę jest zapewniony, opał na zimę i na pewno nie zabraknie. Dla mnie jest to sama przyjemność pracować z tak kompetentnymi i tak otwartymi ludźmi. W swoim przesłaniu jako wójt zawsze powtarzam, że powinniśmy być otwarci na ludzi i wspierać we wszystkim. Ja z perspektywy czasu, już tych 5 lat, jak jestem wójtem,
zrodziła mi się ze współpracy z instytucjami kultury też nowa dewiza, do tej pory dla mnie nieznana, dotychczas nieznana, bo sądziłem, że wszystko trzeba robić i nadzorować samemu. Teraz ta dewiza brzmi: najlepiej nie przeszkadzać. I staram się, jak mogę, nie przeszkadzać zarówno funkcjonującym bibliotekom, jak również Gminnemu Ośrodkowi Kultury. I dziękuję za to, że potraficie nadać taką otwartość tym dwóm instytucjom. Gminna Biblioteka pod tym względem niewątpliwie króluje na terenie powiatu bielskiego i gminy Międzyrzec-Podlaski, bo wszakże przypomnijmy, rok ubiegły to rok biblioteki gminnej, najlepszej biblioteki w powiecie bielskim, ale wszystkich pracowników chcę zapewnić, że i rok wcześniej dla mnie byliście najlepsi. To, co robicie, to, co tworzycie, to, w jaki sposób możemy kształtować młode pokolenie i w jaki sposób możemy docierać do ludzi wokół nas. Chciałem, żebyście Państwo spojrzeli na ten kwiat Biblioteki Wielnicy, tych osoby, które je tworzyły, i zobaczcie, jak pokoleniowo przepięknie się uśmiechają. A to oznacza, że pani seniorka potrafiła zaszczepić w każdym z nich taki uśmiech. Ale z tego miejsca też chciałbym podziękować za takie merytoryczne wsparcie Bibliotece Białej Podlaskiej. Bez Państwa myślę, że nie moglibyśmy się tak rozwijać. Biblioteka przez ponad 50 lat mieściła się w domach prywatnych, więc no, to jest, myślę, fenomen. Na pewno to pokazuje tą chęć krzewienia czytelnictwa i wychowywania kolejnych pokoleń czytelników. No jedynie brak ciepła, i to dotkliwy, mógł powstrzymać przed niesieniem tego ogarka oświaty i kultury. Kolejna rzecz, o której chciałbym powiedzieć, to jest właśnie to pozytywne zakręcenie, no padło inne słowo, no ale dobrze, to jest bardzo ważne, zwłaszcza w kontekście tego, o czym Pan Wójt powiedział, że dotarcia do młodych ludzi w obecnych czasach tej kultury obrazkowej. Tutaj trzeba podjąć dużo, dużo większe działania i widzieć dalej, żeby tą młodzież zachęcić i zaktywizować. No i tutaj myślę, że Panie bardzo dobrze to robią, bo ja chcę powiedzieć, że mimo że jestem krótko dyrektorem, no to w sumie gdzie się nie obejrzę, tam widzę panią dyrektor. Chcielibyśmy z tego miejsca również podziękować instytucjom, organizacjom, grupom ludzi i wreszcie pojedynczym osobom, które wspierają bibliotekę, współpracują z biblioteką, dziś w sposób szczególny tym, którzy wspierają filię Wielnicy, tym, bez których pomocy wiele działań tej biblioteki nie byłoby możliwych. A dziś naszą biblioteczną osobę oraz podziękowania za pomoc i życzliwość, za wsparcie, zaangażowanie, dobre serce i przyjazną dłoń, która wspiera nas w działalności podejmowanej dla dobra dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców naszej gminy, pragniemy wręczyć. Jubileusz był również okazją do podziękowania ludziom, którzy tworzyli tę bibliotekę, ludziom, którzy współpracują z biblioteką, którzy wspierają ją na co dzień, bez których tak naprawdę wiele inicjatyw nie mogłoby się zrealizować, nie mogłoby mieć miejsca. No i finał uroczystości, to przepiękny koncert, właściwie spotkanie, bo tak sobie zespół życzył, żeby mówić. Zespół piosenki poetyckiej, zespół Jak. Wykonali kilkanaście fantastycznych, pełnych emocji, pełnych głębi utworów. Bardzo fajny klimat, bardzo mili goście, bardzo fajna atmosfera, bardzo się cieszę, że udało się w takim klimacie świętować ten jubileusz filii Wielnicy. Bardzo dziękujemy pani dyrektor za zaproszenie oczywiście, że możemy tutaj dla Państwa dzisiaj wystąpić i zagrać, wykonać kilka piosenek i w jakiś sposób myślę, że uzupełnić może ten piękny jubileusz 70.
tej biblioteki. Jest tu fajnie, klimatycznie, ciepło, tak naprawdę atmosfera jest super, zwłaszcza, że jak słyszeliśmy tutaj Państwo, wszyscy jesteście jak rodzina, jak znajomi, bardzo bliscy, także jest tym bardziej nam miło w takich właśnie małych, kameralnych miejscach występować. Także ze swojej strony życzymy Państwu oczywiście wszystkiego dobrego z okazji tej rocznicy. Oczywiście życzymy dobrego odbioru tego, co za chwilę Państwo usłyszycie. I zabierzemy Państwa w taką podróż, może można powiedzieć, do takiej zwanej, jak to się mówi, krainy łagodności, czyli gdzie króluje tutaj słowo, prawda, dźwięk, poezja, tak, i no tutaj chyba jest nie ma lepszego miejsca na takie treści jak biblioteka właśnie. Dzisiaj są moje urodziny, które obchodzę bez rodziny. Daleko, wysoko, wśród manowców, w pokoiku na wieży hangaru dla szybowców. Zupełnie tu nieźle jest mi, organki mi służą do gry. Na twarzy obeschły już łzy, już wart nie zagryzam do krwi. Niech żyje niebo i ty, co rodzisz się, żyj. Niech żyje Polska, niech żyje Polska, będziemy razem żyć. Dam, dam, dam. Przed siebie, tam gdzie nie ma jeszcze nas. Być to jest odejść, ale tak, by się zrodzić jeszcze raz. Być to tak trwać, by człowiekiem móc pozostać cały czas. Tak grać, by nadzieję ludziom można jeszcze dać. Być to jest brać, by móc więcej, jeszcze bardziej z siebie dać. Być to jest odejść, ale tak, by się zrodzić jeszcze raz. Być to tak trwać, by człowiekiem móc pozostać cały czas. Dziękuję.